te miasta, które tu powstaną, te miasta, które powstaną, będą zbudowane na innym fundamencie niż tylko taki zwykły ludzki fundament, który jest właśnie taki fizyczny fundament. Bo dlatego, że ten fundament, twórcą tego fundamentu jest Bóg. I wiecie, to jest naprawdę niesamowite, że ten namiot był tym symbolem tej nietrwałości. Pamiętacie, Mojżesz otrzymał od Boga polecenie zrobienia przybytku. Pamiętacie? A więc po wojskowemu mówiąc, to zbudował polową wersję świątyni. Tak czy nie? To była taka polowa wersja świątyni. Dlaczego? Dlatego, że w każdej chwili można było ją złożyć i przenieść ją w inne miejsce. Tak jak pamiętacie, jak naród szedł, zatrzymywał się w pewnym miejscu, przebywał ileś czasu, dopóki Bóg im nie kazał, rozkazał iść dalej, oni zwijali ten namiot i tak dalej. Oni nie mieli ojczyzny. Oni cały czas się przemieszczali. I dzisiaj Bóg zwraca uwagę dla nas, kochani, że pielgrzymem jesteś, ja, ty, na tej ziemi. Jesteś tylko pielgrzymem. Zostało ci powierzone pewne szamparstwo, które masz sprawować. Ale tak naprawdę, czy to jest twoje? Nic tu nie mamy. Bo gdyby coś było takiego typowego naszego, to byśmy to zabrali ze sobą, kiedy będziemy odchodzić z tej ziemi. Ale nic tu nie weźmiemy. Dlatego, że my sami jesteśmy takim namiotem. Nasze ciało jest tylko namiotem, kochani. To jest rzecz nietrwała. My nie zabierzemy naszego ciała do nieba. Kiedy przyjdzie koniec naszych dni, my nie weźmiemy naszego ciała i pójdziemy do nieba. Ten namiot, ale zaraz wrócimy do tego słowa, on niszczeje nieustannie. A więc zobaczcie, że Abraham i Jakub i Izaak nie stali się Kananejczykami. Oni weszli do ziemi kananejskiej, ale nie stali się Kananejczykami. Oni tworzyli zalążek nowego narodu, który powstaje, opartego właśnie na tym fundamencie, który tworzy Bóg, naród Izraela. I to jest właśnie niesamowite, że oczekiwali wypełnienia Bożej obietnicy. A więc ten namiot jest symbolem czegoś bardzo nietrwałego. Otwórzmy drugi list do Koryntian. Tam właśnie jest ten werset, który mówi o tym. Drugi list do Koryntian. Piąty rozdział, od pierwszego do piątego wersetu. Od pierwszego, przepraszam, do drugiego. Pierwszy i drugi werset. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyobleć się w domostwo nasze, które jest z nieba. A więc tu jest pokazane właśnie o tym, że ten nasz dom, ziemski namiot, on się rozpadnie. Tego nie będzie. Ale my patrzymy tak, jak Abraham patrzył na tą Bożą obietnicę. Patrzymy na coś zupełnie innego. I kochani, moim pragnieniem jest to, abym ja i abyś ty, bracie i siostro, patrzył w ten sposób, że jesteśmy tak czasami przywiązani do tego naszego ziemskiego namiotu, że nie jesteśmy, wiecie, my mówimy sloganami. My mówimy o niebie, my mówimy o życiu z Panem Bogiem i tak dalej. Co nie przeszkadza nam grzeszyć, co nie przeszkadza nam oszukiwać, co nie przeszkadza nam kłamać, co nie przeszkadza nam po prostu jak gdyby budować tej budowli na tej ziemi. A przecież Słowo Boże mówi, że kłamca, oszuści i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, to są takie mocne słowa. Kłamca, oszust. Ale popatrzmy na nasze życie. Czy tak naprawdę nigdy nikogo nie okłamałeś? W jakikolwiek sposób. Bo niemówienie prawdy to jest kłamstwo. Czy tak naprawdę nikogo nie oszukałeś z niczym? Czy tak naprawdę nie naciągnąłeś prawa w jakąś stronę? A więc, wiecie, nam się wydaje, że my to potrafimy jakoś wylawirować z tego, potrafimy jakoś tam wyjść. Ale kiedy staniemy przed Panem, to wszystko będzie obnażone. To wszystko będzie nam pokazane. Każda jedna rzecz, każda jedna myśl, nie mówiąc już o rzeczach, które zrobiliśmy, ale każda jedna myśl. Bo ten namiot nasz, który nas przykrywa tu na ziemi, to on się rozpadnie i tego nie będzie. Ale kiedy pójdziemy przed tron Boga,
Tam staniemy twarzą w twarz. Tak jak w tej pieśni. Kiedyś się spotkam z Tobą. Kiedyś zobaczę Ciebie twarzą w twarz. Kiedyś zobaczę, jak naprawdę wyglądasz. Ale też Bóg obnaży wszystko to, co jest w nas. Tam w niebie. A więc Mojżesz szukał, Abraham szukał tej innej ojczyzny. Dlatego, że powierzył swoje życie takim Bożym obietnicom. Szukał nie tej ojczyzny na ziemi, ale szukał tej ojczyzny w niebie. I to jest naprawdę niesamowite. Kochani, bycie pielgrzymem oznacza drogę jakiś określony czas. To jest tylko określony czas. Wiecie, widzicie czasem pielgrzymy, prawda? Że na przykład od miejscowości Giżycko do miejscowości Częstochowa, prawda? Jest jakaś tam pielgrzymka, ta pielgrzymka się kończy i koniec. Już nie jest pielgrzymka. Odbył tą pielgrzymkę i koniec. Ale my, jako ludzie wierzący, jesteśmy pielgrzymami przez całe nasze życie na tej ziemi. Jesteśmy tylko pielgrzymami. Od początku naszego narodzenia do naszej śmierci albo pochwycenia będziemy tylko pielgrzymami na tej ziemi. I sprawujemy pewne szampanstwo. Otwórzmy pierwszą kronikę. A więc zostaje nam powierzone pewne szamarstwo, ale nad tym, co dostajemy od Pana. Nie łudźmy się, kochani, że wszystko, co posiadamy, nasze domy, nasze samochody, cokolwiek mamy, to jest po prostu to, co myśmy zdobyli i to jest koniec i myśmy to sami po prostu to z siebie tak otrzymali. Oczywiście myśmy pracowali na tym i tak dalej. Ale przeczytajmy pierwszą księgę Kronik, 29 rozdział od 10 do 15 wersetu. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystkim. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi beznadziejnej. Kochani, zobaczcie, co mówi Dawid. Wiecie, Dawid to jest dla mnie szczególna osoba. Naprawdę to jest dla mnie ktoś, kto po prostu zawsze pragnąłem, by moje serce stało się jak serce Dawida. Zawsze pragnąłem tego i kiedy się urodził mój syn, dostał na imię Dawid. Dlatego, że Dawid był dla mnie człowiekiem, który po prostu jest takim wzorcem. Wzorcem człowieka, który postępuje. I wiecie, kiedy przeczytałem tą modlitwę, to wołanie jego, to po prostu przejęło to moje serce. Dawid, król, który posiadał władzę, który posiadał wszystko. Wiecie, to jest coś niesamowitego. On był potężnym królem. Za jego czasu, wiecie, to królestwo Izraela miało potężną, taką wielką potęgę. I on był wielkim królem. I kiedy przychodził przed tron Boży, zobaczcie, jak on się zachowuje. Czy my mamy taką postawę w naszym życiu? Zobaczcie, król, który przychodzi przed tron Boga i mówi: ja nic nie mam. To wszystko, co mam, jest od Ciebie, bo to jest wszystko Twoje. Mało tego, te ofiary, które składam, to nie są ofiary moje.